Idziemy, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy w terenie. Idziemy na testy sprzętu. Tu w tym miejscu zaczynamy, w tym miejscu skończymy. Dzisiaj Xiaomi Scooter 4 Pro Second Gen, druga generacja. Tego się prezentuje. Przetestujemy sobie hulajkę, zobaczymy, na co ją stać, co możemy z niej wycisnąć. No to lecimy. Dobra, moi drodzy, to jedziemy. Mamy tutaj Xiaomi 4 Pro Second Gen, hulajnoga miejska, jak najbardziej się nadaje właśnie na dojazdy do pracy, dojazdy tutaj właśnie, czy jazdę po kostce, po chodniku, asfalt, to jest, do tego ona została stworzona, natomiast ze względu na brak zawieszenia nie nadaje się zupełnie, jeżeli chodzi o jazdę w terenie, więc to musimy mieć na uwadze, jeżeli rozważacie takie urządzenie. Nie mamy tu zawieszenia, mamy tutaj też opony szosowe, więc ja jeździłem troszeczkę po lesie, bo ja mieszkam obok lasu, więc to nie był żaden problem, żeby tam podjechać i uwierzcie mi, nie jest wygodnie, nie jest komfortowo, nie nadaje się. Z takich ważnych rzeczy, moi drodzy, chciałbym Wam tutaj bardziej się teraz skupić na przejażdżce, opowiedzieć właśnie odnośnie mojego uczucia jazdy. Sam podest jest, no nie jest zbytnio szeroki, jedna stopa się tutaj mieści w zupełności, dwóch już nie jestem w stanie postawić obok siebie, no ale tak oczywiście się nie powinno jeździć. Natomiast co tutaj mamy ciekawego, moi drodzy? Zacznę może od początku. Przede wszystkim mamy tutaj opony 10-calowe, to jest duży plus takiego urządzenia. One są pompowane, ale są bezdętkowe, wypełnione durażelem, więc jeżeli złapiecie gumę, ona się powinna, ta opona sama zwulkanizować, jeżeli tam coś Wam się wbije nie za dużego, powinno to być wypchnięte i zalepić tę dziurę od razu tym durażelem. To jest mega fajna opcja. Idąc dalej, mamy hamulce, mamy tutaj EAB z tyłu, hamulce bębnowe z przodu. Hamulce są ostre jak brzytwa, naprawdę są mega ostre w tym modelu. Więc to jest oczywiście na plus. Idąc dalej, moi drodzy, mamy VMAX 20 km na godzinę. Została zablokowana na 20. Nie wiem, czy ile ona by pociągnęła, ponieważ nie ma w tym momencie możliwości odblokowania. Jeżeli jest, a o czymś nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Może się uda to wypróbować. Z tego, co mi wiadomo, 20 na godzinę i nie ma możliwości odblokowania. To jest oczywiście dobre, jeżeli kupujecie hulajkę dla dziecka, komunia, czy ogólnie dziecko na przykład na dojazd do szkoły. Chcecie mieć pewność, że hulajka jest zablokowana i dziecko nie odblokuje w żaden sposób, gdzieś tam na internecie znajdując rozwiązanie, no to ten model jak najbardziej. No bo wiadomo, dla dziecka 20 na godzinę to jest bardzo dużo, więc ja bym swojemu dziecku na przykład nie dał hulajnogi, która może wyciągnąć 55 km na godzinę, na przykład, nie? Co jeszcze, moi drodzy? Akumulator. Akumulator 10 Ampero-godzin, 48,6 V. No i producent zapewnia, że możemy na nim przejechać 60 km. Oczywiście moja waga 82 kg, udało mi się przejechać 41 km, co i tak wydaje mi się jest dość dobrym wynikiem. Przy średniej prędkości 18-17 km na godzinę, no bo czasem szybciej, czasem wolniej. Także tak to wygląda. Co jeszcze, moi drodzy? Mam oczywiście tutaj wyświetlacz standardowy dla modelów Xiaomi. Mamy tutaj trzy biegi. Pierwszy to jest tryb pieszy. Pierwszy tryb, drugi to jest D do 15 na godzinę i SK to jest do 20 km na godzinę. Także możemy sobie tymi trybami sterować. Mamy też oświetlenie. Jak włączymy sobie światełko, to nam się włącza taki tryb nocny, jakby przygasa nam wyświetlacz, więc to jest też spoko opcja. Mamy dzwonek taki, zobaczcie, standardowy ten dzwonek taki rowerowy, więc szału on nie robi. Mamy też tutaj, co fajne, kierunkowskazy. Tutaj mamy mantkę do kierunkowskazów i zobaczcie, naciśniemy sobie, one są w kierownicy, w tym momencie piszczy i żeby go wyłączyć, jeszcze raz muszę nacisnąć ten sam kierunkowskaz. To jest mega fajna opcja, ale natomiast te kierunki są troszeczkę za blisko tutaj. Ja trzymając rękę tutaj na kierownicy, zobaczcie, czasami się zdarza tak, że to gdzieś, o, przypadkiem puknę na jakąś górkę, wjadę czy na jakiś dołek, to tutaj się zdarza, że puknę i po prostu włączam te kierunkowskazy, ale właśnie plus taki, że mamy sygnał dźwiękowy, więc ze spokojem jesteśmy w stanie tutaj wyłączyć, wiemy, że kierunkowskaz się włączył, więc jesteśmy w stanie go wyłączyć. Co jeszcze, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, jak ona się sprawuje, mam ją ponad miesiąc czasu, ponad miesiąc jest u mnie na testach. Jedyny problem, jaki się pojawił, to skrzypienie kierownicy. Tutaj gdzieś na dole, po prostu jak się rozpędzę i tak bardziej ciało przechylam, no to czuję, że ona tam gdzieś skrzypi. Może wystarczy dokręcić śruby, zaraz muszę to sprawdzić, nasmarować gdzieś i może problem ustąpi. Jak nie, to nie wiem. Natomiast poza tym skrzypieniem,
Żadnych problemów nie zauważyłem, kulejka śmiga, tyle je fabryka dała, ma naprawdę niezwykłego kopa. Silnik mocy 400 W, pod wzniesienie 22% bodajże, o ile się nie mylę. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Jak nie, to oczywiście link do specyfikacji w opisie pod filmem będziecie mogli sobie zweryfikować. Wydaje mi się, że jest to taki, no mówię, takie małe, zgrabne urządzenie. Jeździ się w tym całkiem przyjemnie, ale tylko i wyłącznie po asfalcie i po kostce. Jakbyście chcieli w teren, no to jest model wyższy, Xiaomi 4 Ultra, jeżeli byście się uparli na Xiaomi, też zablokowany do 20, nie da się go w żaden sposób odblokować. Tam mamy już zawieszenie. No i ten model też pojawi się niedługo na moim kanale, też go, moi drodzy, przetestuję dla Was, więc zobaczycie, jak tamte się sprawuje. Różnica w cenie około chyba 800. Zobaczymy, czy warto do tego zawieszenia dopłacać. Natomiast tutaj nie wiem, co jeszcze mogłbym Wam powiedzieć. Za chwilę się zatrzymam też i opiszę Wam dokładnie tutaj parametry techniczne. Pokażę Wam, jak się to składa, jak się ją... Tutaj mamy blokadę, jeżeli chodzi o składanie na dzwonku. O, widzicie, znowu mi się przypadkiem kierunkowskaz włączył. No bardzo fajnie, przyjemnie się jeździ, tylko do tego zawieszenia brakuje. Czuć po prostu każdą nierówność na nogach, na całym ciele. Fajnie, jakby takie zawieszenie tutaj było. Zobaczcie, moi drodzy, tak ona wygląda w pełnej okazałości. No wiadomo, jest ukurzona, ubrudzona, no bo to się jeździ. Nie jest ona jakoś tam wodoodporna, więc nie polecam jej myć karszerem. Ja tutaj przecierałem na przykład te plastikowe elementy chusteczkami dla dzieci. Tak się ona prezentuje. No i co, zaczniemy może sobie od samego koła, od błotników. To zobaczcie, koła tutaj są szosowe, tak jak mówiłem, wypełnione tutaj durażelem, bezdętkowe, pompowane oczywiście, więc jakby coś się wbiło, one się same teoretycznie powinny zwulkanizować, samo się powinno to naprawić. Odblaski, jest to legalna hulajnoga, więc mamy zgodnie z przepisami po bokach też i z przodu odblaski. Błotniki, to mi wygląda na jakiś stop metalu, taki też dźwięk wydaje. Jeden, jak i drugi. Zobaczcie, drugi. One są o tyle fajne, że są bardzo twarde, trwałe i przede wszystkim, moi drodzy, okalają to koło. Bardzo fajne są zrobione, są jakieś tam kanciate, są takie obłe, więc fajnie to wygląda, to światło bardzo fajnie wychodzi. No i okalają całe koło, więc na pewno się nie pochlapiecie tutaj. Tutaj z tyłu mamy oczywiście silnik. Tak jak mówiłem, hamulce mamy bębnowe. Sam system składania, moi drodzy, bardzo prosty, bardzo fajny. Tutaj trzeba po prostu sobie, tylko ja muszę przełożyć sobie kamerkę. O, w ten sposób, zawias taki kulowy i kładziemy i tutaj zaczepiamy w miejsce, gdzie jest dzwonek. I tak ona wygląda. Mówię, bardzo lekka, więc ze spokojem można ją wsadzić do autobusu, do tramwaju, do pociągu. Nie ma z tym problemu. Szkoda, mamy światło, za chwilę je włączymy. Zobaczymy, jak działa. Żeby odbezpieczyć, o, w ten sposób i mamy już zablokowane. Teraz trzeba tutaj, skoczyło na miejsce. Także tak to wygląda. Skręcane oczywiście na cztery śruby, dwie z tej strony. Zobaczcie, światło. Światło jest dosyć mocne. Tak teraz nie widać, bo mamy dzień, ale jest spoko to światło, to oświetlenie. Tutaj mamy, moi drodzy, oczywiście manetkę hamulca. Jest taka plastikowa, taka średnia, ale no jak na razie się z nim nic nie wydarzyło. Tutaj mamy dzwonek, taki rowerowy, tu jest cały ten nasz wyświetlacz, manetka gazu. Gripy są tutaj gumowe, fajnie leżą, no i nie ślizgają się ręce. Przejechałem na nie naprawdę dużo kilometrów, nie ślizgały się. Kierunkowskazy, to o czym mówiłem, że te kierunkowskazy mają sygnał dźwiękowy. Trzeba go nacisnąć, żeby go wyłączyć. Dzięki czemu nie zapomnimy, że mamy kierunkowskaz włączony. Raz naciskamy tryb nocny, przygasza nam się wyświetlacz, włącza się oświetlenie. Raz naciskamy, wyłącza się oświetlenie. Podwójne naciśnięcie. Zmieniamy biegi, tryby, tryb pieszy. Standardowy do 15 na godzinę. No i sport do 20 na godzinę. Tutaj mamy oczywiście wskaźnik baterii. No i tak ona się prezentuje, moi drodzy. No myślę, moi drodzy, że wszystko zostało powiedziane tutaj w osprzęcie całym do nagrywania. Przecież wszystko zostało powiedziane, tak ona się prezentuje. Spoko model, no dla tych, którzy nie szukają wrażeń, dla dzieci, no dojazdu do szkoły, do pracy. Poręczna, lekka, jeżeli szukacie lekkiej, legalnej hulajnogi, myślę, że jest spoko. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat takiej hulajki. Ode mnie to tyle, jak macie pytania, oczywiście komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.